Szanowni Państwo, czekamy jeszcze na ostatnich gości, więc bardzo prosimy o chwilę cierpliwości. Dziękujemy. Niezmiernie dziękujemy Państwu bardzo za to, że wybieracie Targi Kielce jako towarzysza dla Waszych firm. A jeśli o Targach Kielce mowa, to o kilka słów poproszę dr Andrzeja Mochonia, prezesa zarządu Targów Kielce. Dzień dobry Państwu. Za nami dwa dni targów. Mamy dużą satysfakcję. Myślę, że Państwo to też odczuwacie, że w stosunku do targów sprzed dwóch lat frekwencja wzrosła zarówno w tym pierwszym dniu, jak i dzisiaj. Dzisiejszy wieczór faktycznie poświęcamy naszemu jubileuszowi. Chociaż zauważcie Państwo, że wczoraj ten motyw jubileuszu, a tego nie uzgadnialiśmy, poruszali wszyscy mówcy w dniu wczorajszym. No, jak jest coś 20 lat, to siłą rzeczy myślę, że każdemu przychodzi do głowy jakieś podsumowanie. Więc nie będziemy dzisiaj robić powtórki z rozrywki. Ja chciałem wszystkim panom i paniom, bo była też pani prezydent, ale szczególnie Państwu chciałem podziękować za taką szczerość. Myśmy w ogóle nie limitowali Państwa wypowiedzi, tylko bo chcieliśmy, żeby to była taka swobodna refleksja, no bo gdzie to zrobić, jak nie w Kielcach. Te 20 lat to naprawdę myślę, że rozwój Państwa branży, jak porównamy i samą branżę, to, co jest wystawiane, to jest nowe technologie, które wynikają ze zmian i obyczajów, ale i technologii w świecie. Informatyka, niedługo zapewne wkroczy sztuczna inteligencja i do Państwa, o ile już nie wkroczyła. Przeżyliśmy razem te 20 lat i mieliśmy trochę dołki i górki. Tego nie ma co ukrywać. Na naszych targach myślę, że pan prezes Witold Szczurewski dobrze pamięta niektóre walne zgromadzenia izby, które były bardzo burzliwe. Pewno je zachowamy w pamięci, ale dzisiaj to już trochę odkreślamy, bo cieszymy się, że po tych 20 latach jesteśmy wszyscy razem. Myślę, że nie muszę Państwa zapewniać, że my zawsze staraliśmy się stać trochę ponad podziałami. Wiemy, że ludzie mają prawo mieć różne punkty widzenia, ale nam zawsze przyświecała chęć służenia całej Państwa branży i sądzę, że to wczorajsze podsumowanie chyba to potwierdziło, że udało nam się Państwa przekonać przez te 20 lat, że leży nam na sercu rozwój Państwa branży. Gratulujemy zatem dzisiaj i bardzo serdecznie dziękujemy i chcemy podziękować w taki widoczny sposób wszystkim tym instytucjom i osobom, które odcisnęły swoje bardzo mocne piętno na tych targach i powiedzieć im dziękujemy, ale przecież się nie rozstajemy, tylko rozpoczynamy kolejną dwudziestkę, może potem, ja już tego nie doczekam, ale chciałbym, żeby te targi zawsze zostały u nas. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Proszę o zajęcie miejsca na widowni. Targi Necro Expo to tysiące niepowtarzalnych historii. Setki osób tworzących to wydarzenie, w tym oczywiście państwo. Dziesiątki rozmów. A to wszystko w całość wiąże i spina jeden człowiek. Marcin Musiał, menadżer Targów Necro Expo. Zapraszam. Marcin, poproszę o kilka słów. Tak, targi to wiele miesięcy przygotowań, wiele osób było w to zaangażowanych, wielu wystawców, wiele firm. I tak chciałem tylko krótko powiedzieć o kilku tych firmach, które w jakiś sposób zaangażowały się w całym procesie też organizacji targów. I szczególne podziękowania dla firmy Plastmed, naszego wieloletniego wystawcy, któremu przed targami drukujemy kilkaset zaproszeń, których firmy Plastmed handlowcy jeżdżą po Polsce z tymi naszymi zaproszeniami i rozdają w zakładach pogrzebowych, zapraszając gości do odwiedzenia, dzięki czemu mamy tak wspaniałą frekwencję zawsze podczas targów.
Także chciałem podziękować firmie Primatech z uwagi na to, że bierze udział w każdej edycji Stoiska Narodowego w Bolonii, którego jesteśmy też organizatorem. Ponadto podziękowania dla pana Mirosława Grodeckiego z firmy Grami, pani Anety z Dyb i pana Wojciecha Kitańskiego z firmy Carmen, a także Rafała Sadowskiego z firmy Urny R. Sadowski. To są osoby najbardziej zaangażowane z ramienia konsorcjum wystawców funeralnych. Tym osobom bardzo dziękujemy, a także wszystkim firmom, które tworzą grono konsorcjum wystawców funeralnych, które zdecydowało parę lat temu o tym, że wybierają targi w Kielcach. Bardzo dziękuję wszystkim. Tyle ode mnie. Dziękujemy, Marcin. Proszę, zostań na scenie. Marcin, nie uciekaj. A do siebie zapraszam prezesa targów doktora Andrzeja Mochonia oraz panią prezes, panią Bożenę Staniak. Czas bowiem na podziękowania. Szanowni Państwo, a zaczniemy od kilku słów wdzięczności dla nikogo innego, a Marcina Musiała. Posłuchajmy. Pierwsze skojarzenie z Marcinem Musiałem. Bardzo serdeczny, bardzo pomocny, zawsze uśmiechnięty. Jak się coś dzieje, on potrafi ugasić każdy pożar. Także Marcin, dziękujemy Ci bardzo serdecznie. Powiem tak, w sprawie Marcina Musiała mogę się wypowiadać tylko pozytywnie. Jest człowiekiem, który zawsze nam pomagał organizować od początku do końca targi. Zawsze był dostępny, nigdy nie odmówił niczego. Po prostu dla mnie jest fantastyczną osobę i jedna z tych osób, która bez niego nie byłoby tych targów według mojego punktu widzenia i oczywiście firmy, które reprezentuję. Uważam, że to jest bardzo profesjonalna osoba, jest przemiły, kontaktowny, no ale przede wszystkim dla mnie profesjonalny. Pierwsze skojarzenie z panem Marcinem, bardzo profesjonalny, kompetentny, uśmiechnięty, serdeczny i rozwiązuje nam wszystkie problemy zawsze. Marcin jest po prostu wyjątkowym człowiekiem, jest usłużny, wysłuchuje różnych historii tutaj, nawet niezwiązanych z targami, jest fantastycznym człowiekiem. Co mogę więcej powiedzieć, jest profesjonalistą w całej rozciągłości tego słowa. Bardzo dobry kontakt, ciepło, uśmiech. Takie słowa mi przychodzą do głowy i takie naprawdę otwarte ręce i ramiona i chęć pomocy. A jak w trzech słowach opisałby pan Marcina? Profesjonalny, miły, inteligentny. Szanowni Państwo, ogromne brawa. Od nas, jako załogi targów w Kielce, myślę, że pan prezes jeszcze też chciał coś powiedzieć. Panie Marcinie, potwierdzamy. I proszę Państwa, tak jest na co dzień. To nie jest tylko tak, że Marcin jest taki fajny dla Was. On w firmie jest taki codziennie. Po prostu jedna z najbardziej, myślę, lubianych osób w naszej firmie. Był kiedyś, nie padło to w tej laurce, nawet pracownikiem roku. My co roku wybieramy pracowników w różnych kategoriach, takich jak rozwój zawodowy, życzliwość, profesjonalizm i taka wszechkategoria pracownik roku. Marcin parę razy był w tych pośrednich, tych cząstkowych jakby kategoriach i raz był pracownikiem roku. Panie Marcinie, a to kolejna rzecz na ścianę. Podziękowanie. Mam tutaj... Proszę Państwa, abyście Państwo zostali z nami, ponieważ teraz czas na podziękowania instytucjom i stowarzyszeniom, które od lat wspierają nas podczas organizacji targów Necro Expo. A ja na scenę zapraszam pierwszy zarząd Polskiej Izby Przedsiębiorców w branży pogrzebowej, honorowy prezes pan Łukasz Koperski, pan Sławomir Moch i pan Ryszard Liphen. Zapraszamy. Zapraszamy na scenę, zapraszamy do nas. Sławku, pozwolisz małe sprostowanie? Mogę ja? Gdzie ty jesteś? To chodź bliżej. Nie mieliśmy zarządu. Dobry wieczór wam wszystkich. Witam was. Szanowna pani.
Pani Prezesko, Panie Prezesie, kochany Marcinie, 20 lat temu Twoje bliźniaki dobrze się trzymają, w Paryżu się rodziły. Pamiętamy to. Już taki jest młody chłopak. Polska Izba Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej nie miała zarządu, miała Radę Izby. Po nas 9. I czy są na sali członkowie Rady pierwszej? Więcej, oprócz mnie i Sławka? Poszukajmy. Zbyszek? Nie wejdziesz, pewnie pokażesz. Jeszcze ktoś jest. To może koledzy z komisji rewizyjnej albo sądu koleżeńskiego. Wybaczcie nam, ale ja muszę to zrobić, bo to jest bardzo ważne. To nie tylko Łukasz Koperski, nie Sławek, ale było nas trochę więcej. No i oczywiście ponad 100 członków, ponad 100 firm. Ponad 100 firm, które stworzyły w 2003 roku w Zegrzu Polską Izbę Przedsiębiorców Branży Pogrzebowej. Pierwsze zorganizowane stowarzyszenie, izbę przedsiębiorców, którzy reprezentowali całą branżę naszego państwa. I to są część z nas. Wyszek, może wstaniesz, pokażesz się. Wszyscy znają Zbyszka Barana z Krakowa. Brawa, brawa, proszę Państwa. Zbyszek był... Ja byłem prezesem, wiceprezesem, Zbyszek, Sławek wiceprezesem, skarbnikiem Ryszard Lipchem. Bardzo mocny zawodnik. Wszyscy pamiętają pana Lipchena, bardzo liczył pieniądze i zawsze nas do pionu stawiał, żebyśmy dobre kroki stawiali i dbali o interesy, przede wszystkim finansowe, i walczyli o finanse z targami, żebyśmy tu mogli zaistnieć. I to jesteśmy my, niepełna ekipa, ale paru... Ogromne brawa, proszę Państwa. To ja pozwolę sobie wyczytywać następne osoby. Zapraszam byłych prezesów Polskiej Izby Pogrzebowej, pana Witolda Skrzydlewskiego i pana Sebastiana Rubina. Zapraszam. Szanowni Państwo, na scenę zapraszam pana prezesa stowarzyszenia, już wcześniej wspomnianego, pana prezesa Stowarzyszenia Polskiej Izby Pogrzebowej, pana Zbigniewa Barana. Oczywiście Marcin wręczy podziękowania, ale dla pana Zbigniewa ogromne, ogromne brawa. Dyrektora Instytutu Branży Pogrzebowej i Cmentarnej. Ogromne brawa, Szanowni Państwo. Dyrektor Instytutu Branży Pogrzebowej i Cmentarnej. Zapraszamy także pana Krzysztofa Wolickiego, prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Organizacji i firm pogrzebowych FIAT IFTA, panu Markowi Cichewiczowi. Zapraszam.
sceny, bo czas na wspólne zdjęcie i ogromne brawa. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za wsparcie. Prosimy o zajęcie miejsc. Panie prezesie, pani prezes, Marcinie, zostańcie na scenie. Szanowni Państwo, podziękowania należą się także Państwu, firmom, które są z nami i tworzą targi. Serdeczne podziękowania składamy szczególnie tym z Państwa, którzy są z nami od początku. Chcemy podziękować, wręczając specjalny voucher na przyszłe edycje targów. Na scenę zapraszam pana Sławomira Mocha, właściciela czasopisma Kultura Pogrzebu. Panie Sławomirze, ja dam panu czas później. Będę go wierzył. Dobrze. Zawsze lubiłem ściągać. Pani prezes, panie prezesie, panie dyrektorze, szanowni koleżanki i koledzy, drodzy goście, pozwólcie, że chciałbym skorzystać z okazji i zabrać głos w tej szczególnej chwili jako wydawca Kultury Pogrzebu, największego pisma w branży pogrzebowej. Tak się szczególnie szczęśliwie złożyło, że podczas okulary Marcin, ściągnij swoje. Rozwiązujesz problemy. Tak się szczęśliwie złożyło, że podczas tej jubileuszowej 10. edycji Necro Expo świętujemy również 20-lecie gazety. Necro Expo i Kultura Pogrzebu są więc rówieśnikami. Od pierwszej edycji i od pierwszego numeru Necro Expo, Kultura Pogrzebu, idą razem. Możemy pochwalić się dobrą, wieloletnią współpracą partnerską. Jako weteran branży pogrzebowej chciałbym podziękować Targu Kielce, a w szczególności panu prezesowi Andrzejowi Mochoniowi oraz panu dyrektorowi Marcinowi Musiałowi za to, że stworzyli idealną przestrzeń, która łączy polską branżę pogrzebową. Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Kielce były, są i będą najlepszym miejscem spotkań polskiej branży pogrzebowej. Proszę przyjąć te symboliczne statuetki jako wyraz wdzięczności za wkład w rozwój naszej smutnej branży. Szanowni Państwo, pozwólcie, mam nadzieję, Panie Prezesie, że z wyrozumiałością przyjmiecie te statuetki, a drodzy koleżanki i koledzy, jest to symbol przedsiębiorcy pogrzebowego. Ogromne brawa. Myślę, że takich statuetek jeszcze w swojej kolekcji Targi Kielce nie mają. Thank you.
Szanowni Państwo, bardzo proszę Panie Redaktorze, pozostanie z nami na scenie. Szanowni Państwo, a ja zapraszam Pana Rafała Sadowskiego, właściciela firmy R. Sadowski. Zapraszam także panią Anetę Zdyb, właścicielkę firmy Carmen. Zapraszam pana Cezarego Świtkowskiego, właściciela firmy Patomet. Expo. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Kilka kroków do przodu, abyśmy mogli zrobić wspólne zdjęcie. Ogromne brawa. Dziękujemy Państwu bardzo i zapraszam do zajęcia miejsc na widowni wszystkich Państwa. Szanowni Państwo, na scenę zapraszam pana Marka Cichewicza, prezydenta Światowej Federacji Organizacji i Firm Pogrzebowych VIA IFTA. Proszę o zabranie głosu. Dobry wieczór Państwu. Nie będę zabierał zbyt wiele czasu. Na scenę chciałbym poprosić z powrotem pana prezesa Andrzeja Mochonia oraz oczywiście pana Marcina Musiała, bo to są główne osoby dzisiejszego wieczoru. Kilka dni temu, dokładnie 5 czerwca, na profilu Targu w Kielce widziałem krótki filmik, w którym pan prezes Mochoń mówił o tym, że miał miejsce ważny dzień dla targów, dla branży wystawienniczej, bo to był Światowy Dzień Branży Wystawienniczej i mówił, że jego praca jest fantastyczna i cholernie mu się podoba, tak powiedział. Cieszę się, że akurat dziś możemy w tak wyjątkowym dniu, podczas 10. edycji Targów Kielce, Targów NecroExpo wręczyć, będę miał przyjemność wręczyć mu nagrodę. Myślę, że to nasza branża jest cholernie fajna i bardzo ciekawa. Panie prezesie, w imieniu Fiat IFTA chciałbym wręczyć panu taką statuetkę pamiątkową. Przeczytam w języku angielskim, ponieważ mój kolega Emerson De Luca, który jest międzynarodowym sekretarzem, przygotował tą statuetkę. Ja rozgawiam. Ja toże gawarił paliuski, toże. Pani Majusio. In recognition of their outstanding service of the funeral industry on the 10th edition of NecroExpo Fairs, I would like to congratulate. Czyli chciałbym panu pogratulować, że Targi Kielce mają ogromny wpływ na rozwój polskiej branży pogrzebowej. Jesteśmy naprawdę zauważani na całym świecie, jesteśmy rozpoznawani i dziś możemy po tych dwóch dniach już targów powiedzieć, że mamy jedne z największych targów w Europie, nie tylko centralnej, ale w Europie. Po oczywiście największych targach w Bolonii, które doskonale Państwo znają i odwiedzają, myślę, że jesteśmy blisko tej czołówki. Gratuluję panu, ale również chciałbym na scenę zaprosić pana Marcina, który tą cegiełkę dołożył. Panie Marcinie, tutaj akurat dołożyłem od siebie trochę, bo to jest od grupy Klepsydra. Za prawie 20 lat ciężkiej pracy w branży pogrzebowej. Łopatę już pan dostał, to teraz będzie statuetka. Ogromne brawa, proszę Państwa.
kandydat na zdjęcia. Dziękujemy bardzo. I życzę Państwu udanego wieczoru. Dziękujemy Państwu bardzo. Kilka słów chciał powiedzieć także Pan Krzysztof Kolicki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Zapraszamy. Dobry wieczór, Szanowni Państwo. Ja od razu poprosiłem sobie Pana Prezesa i Marcina, żeby pozostali. Chciałbym taki skromny pominek, w związku z tym, że to są targi pogrzebowe, to taki list gratulacyjny na tabliczce. Powiem, że to... List gratulacyjny. Dr Andrzej Wochoń, prezes targi Kielcesa. Szanowny Panie Prezesie, w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego na Pana ręce pragnę złożyć podziękowania zarządowi oraz pracownikom targów Kielce za możliwość cyklicznego spotkania się branży funeralnej, jednocześnie składając gratulacje z okazji 10. edycji targów NekroExpo. Z edycji na edycję przybywa wystawców, jak i powierzchni wystawienniczej oraz odwiedzających gości. Pomimo coraz bardziej rozwijającej się cyfryzacji i social mediów, niezastąpionym jest możliwość bezpośrednich kontaktów. Gratulujemy jednocześnie życząc kolejnych dziesiątek. Krzysztof Oliński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Panie prezesie. Dziękuję. Oczywiście Marcin też dostanie taką tabliczkę. Panu Marcinowi Musiałowi, dobremu duchowi targów NekroExpo na pamiątkę ich 10. edycji. Krzysztof Oliński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pogrzebowego. Drugi Marcin. Dane zabawy Państwu życzę. I znów zapraszam Panów na środek, aby zdjęcia były widoczne i dobre. Ogromne brawa. Dziękujemy panowie. A teraz tak jak obiecywałam, miał być czas dla pana redaktora Sławomira Mocha, ale rozumiem, że już wykorzystał swoją okazję i już nie mierzył czasu. Panie, szanowni państwo, dziękujemy za 10 wspólnych edycji NekroExpo. Przed nami jeszcze jeden dzień targowy, a tymczasem zapraszamy do obejrzenia tego... Powstał dom dla branży pogrzebowej. Myślę, że wielu z Państwa, którzy przyjeżdżacie na wystawę, jeśli chodzi o wystawców, jak również zwiedzających, wielokrotnie to podkreślają, że w Kielcach czują się najlepiej. Celem zasadniczym jest jednoczenie branży. Chcielibyśmy, żeby tutaj wszystkie środowiska związane z tą branżą znalazły swoje miejsce i czuły się u nas dobrze. Głośno to mówię, jesteście wszyscy Państwo u nas bardzo, bardzo mile widziani. Wszyscy jako wystawcy na przestrzeni tych lat stworzyliście, dokładaliście każdą małą cegiełkę pod wielki fundament, jakim dzisiaj są NekroExpo, lider na polskim rynku branży funeralnej. Kiedyś powiedziałem kilka targów wcześniej, że miejsce targów pogrzebowych jest tu w Kielcach, jak to mówią u tych scyzoryków, nie gdzieś tam w Warszawie, nie gdzieś tam w Poznaniu, tylko tu. Chciałbym gorąco życzyć wszystkim wystawcom sukcesu handlowego. Branża potrzebuje takich spotkań. Życzę miłych targów, owocnych zakupów, sprzedaży. Wszystkiego najlepszego. Nie ma żadnej konkurencji w Polsce dla tych targów. Myślę, że te targi są na tyle ugruntowane, że czas pokaże, że będą to jedyne targi w Polsce. Targi są naszym domem, skupiają wszystkie stowarzyszenia, wszystkie organizacje, jesteśmy wszyscy, ale przede wszystkim wróciłem tydzień temu z Düsseldorfu.
Nie ma co porównywać. Te targi przeszedłem tylko od bramy. Nie ma co porównywać. To są prawdziwe targi pogrzebowe. Państwo, jak również pan prezes od wielu, wielu lat, panem Marcinem Musiałem, dyrektorem projektu, któremu chciałbym serdecznie pogratulować i myślę wielu państwa, którzy mają styczność z panem Marcinem, musicie mu pogratulować, że robi to bardzo profesjonalnie. I za to chciałbym mu złożyć serdeczne gratulacje. Ja dziękuję, bo to dzięki wsparciu partnerów, współorganizatorów, instytucji wspierających, które podsyłają nam ciekawe pomysły, co wzbogacić, co jeszcze ciekawego dodać. Wtedy potrafimy rozwijać tą naszą imprezę, więc dziękuję też wszystkim partnerom za fajną współpracę. Szanowni Państwo, Necroexpo to Wy. Dziękujemy. Nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć Państwu udanej zabawy i do zobaczenia na 11. edycji targów Necroexpo. Do zobaczenia!